Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Kryptozoologia, proszę Państwa, pomimo poważnie brzmiącej nazwy, uważana jest za pseudonaukę. Zajmuje się stworzeniami biologicznymi, które nie mieszczą się w kategoriach naukowych. Jednak tysiące ludzi na świecie widuje takie stworzenia i często ich opowieści są tak przekonywujące, że nie pozostaje nic innego jak uznać, że gdzieś w naszym środowisku żyje coś jeszcze. Jest to nieznane, tajemnicze i czasem groźne. W Polaraksie temat ten gości rzadko i jeśli już, to dotyczy Bigfootów. I nie inaczej będzie dzisiaj. Kryptozoologia jest często na samym końcu listy wielu poszukiwaczy tajemnic. Bardzo trudno jest rozróżnić, co tu jest prawdą, a co nie, i oszukują nawet naukowcy. Prawdziwie bagienny grunt dla badacza, ale jakże stymulujący. Poza tym, mam słabość do Bigfootów. Bigfoot to stwór humanoidalny. Zazwyczaj dużego wzrostu, kompletnie pokryty gęstym futrem. Ciekawe jest to, że zanim zaczęto szerzej mówić o Bigfootie, dyżurnym, włochatym humanoidem był himalajski Yeti, który w śniegu zostawiał ślady wielkich stóp. Nawet Tomek Wilmowski z książek mojego dzieciństwa ruszył jego śladem. Dziś rolę Yeti kompletnie przejął Bigfoot, co nie znaczy, że Yeti zniknął. Legenda ta trwa nadal i ma kilka odmian. Na przykład w północnych Indiach żyje włochata, człekokształtna istota zwana Mandeburung, a w maleńkim Butanie mówi się na niego Migo. Himalajski Yeti ma być także znacznie mniejszy niż Bigfoot, dorastając najwyżej do półtora metra wysokości, ale nadal ze strachem mówią o nim szarpowie. Yeti jest istotą agresywną i lepiej nie wchodzić jej w drogę. Zresztą podobnie jak amerykańskiemu Bigfootowi. Najwięcej amerykańskich historii na temat Bigfoota pochodzi z zachodniej części USA, ze stanów takich jak Washington, Oregon i północna Kalifornia, a także znają go na Alasce i w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. Tysiące ludzi utrzymuje, że widziało tego stwora, którego czasem udaje się sfotografować, a nawet sfilmować, jak to było w przypadku filmu Pattersona i Gimlina. Nagrano także tysiące próbek odgłosów wydawanych przez Bigfoota i pobrano szereg jego włosów do badań. Bigfoot jest znany dobrze indiańskim plemionom, a przeprowadzone przez Melbe badania genetyczne wykazały, że mamy do czynienia z czymś niepokojąco nieznanym. I miała to być hybryda człowieka z nieznanym biologii osobnikiem. Jednak niekoniecznie jest to prawda. Praca naukowa pani Ketcham została sprawdzona przez doktora Haskella Harta, który uznał, że jej badań nie można traktować poważnie. I temat jest wart osobnego programu, dlatego dzisiaj go pominę. Nieco informacji na temat stworzenia takiego jak Bigfoot rzuca paleontologia, która znajduje czasem potężne kości naczelnych, którzy wyginęli setki tysięcy lat temu. Czy można założyć, że niewielka liczba prehistorycznych stworzeń mogła przetrwać do naszych czasów? Bigfoot, podobnie jak człowiek, porusza się w pozycji pionowej, wymachując przy tym ramionami. Jego twarz przypomina ludzką twarz. Do tego dochodzi inteligencja, która sprawia, że do dziś nie udało się znaleźć ciała Bigfoota ani nie udało się go schwytać. Niektórzy jednak twierdzą, że mamy do czynienia z hominidem, praprzodkiem człowieka. Różne są relacje na temat jego wzrostu i wiele z nich jest przesadzonych, bo strach ma zazwyczaj wielkie oczy. Średnio jednak Bigfoot osiąga wysokość pomiędzy 2,25 a 2,5 m. Bigfoot z filmu Patersona i Gimlina, któremu nadano imię Patty, czyli Patrysia, bo uznano, że jest to forma żeńska Bigfoota miał mieć 2 metry wzrostu, co zgadza się z ogólną teorią, że samce Bigfoota są większe. Szacuje się, że najpotężniejsze Bigfooty mogą ważyć nawet 450 kg przy ponad 2,5 metra wzrostu. I jeśli założyć, że Bigfoot istnieje naprawdę, oznacza to, że musi stworzyć odpowiednią populację, aby przetrwać, podobnie jak każdy żywy gatunek. Jest to stworzenie niezwykle terytorialne i jedna rodzina bigfootów, sądząc po zostawionych przez nich śladach, zajmuje terytorium o powierzchni nawet 250 tysięcy hektarów. Dzięki temu można stworzyć przybliżoną populację tej kryptydy i jest to mniej więcej 4000 tysiące bigfootów i Sasquatchy, jak mówi się na to stworzenie w Kanadzie. I liczba ta jest oczywiście głęboko spekulacyjna. Ale nie może być go jednak mniej niż tysiąc sztuk, bo wówczas tworzenie musiałoby wyginąć. Fakt, że nie udało się zrobić wyraźnej i ostrej fotografii Bigfoota, to z pewnością amunicja dla sceptyków. Nie sfotografowały go ani rozstawione w lesie kamery myśliwych, ani kamery wojskowe w pobliżu bas. Bigfoot jednak może mieć naturalną umiejętność wyczuwania takich kamer wyczuwania, że coś na niego patrzy. Ptaki na przykład czują ludzki wzrok, więc inne zwierzęta mogą mieć podobną umiejętność. Kamery cyfrowe tworzą impuls elektromagnetyczny, który może być wyczuwany przez Bigfoota. Niektórzy kryptozoolodzy uważają, że Bigfoot jest stworzeniem międzywymiarowym. I najwięcej tego typu historii na temat Bigfoota opowiada się w środkowych Stanach i w Pensylwanii. I takie historie to jednak najwyżej 1% wszystkich historii o Bigfootzie. Największy problem w badaniach nad Bigfootem to żartownisie, którzy pozorują spotkania z tym stworzeniem, przebierają się w kostiumy Bigfoota, czy wypełniają taki kostium wnętrznościami jelenia, aby na zdjęciach pokazać, że ustrzelili kryptyda. Najpopularniejszy żart to wycięcie z drewnianej deski stóp BigFoota i zaczepienie ich do butów, aby zostawić odbicia wielkiej stopy w śniegu. Przy obecnej jakości kamer i software'u do obróbki graficznej nie jest też trudno nakręcić fake na temat BigFoota. I wykrycie takiego fejku zwiększa tylko grono sceptyków. Z drugiej jednak strony zaawansowana technika filmowa jaką się dziś stosuje jest w stanie wyostrzyć film Patersona i Gimlina i na tej podstawie dokonać analizy poruszania się sfilmowanego przez nich Bigfoota. I analiza ta wykazała, że nie był to z pewnością człowiek przebrany za Bigfoota, bo stworzenie porusza się w charakterystyczny obcy człowiekowi sposób. Na takim filmie można obserwować poruszanie się mięśni i skóry. Film nakręcono analogową kamerą nakręcaną sprężyną w 1967 roku. I dziś wiadomo, że w tamtych czasach nikt nie był w stanie nawet uszyć takiego kostiumu Bigfoota. Spary Cowboy Patterson, który osobiście filmował zdarzenie, już nie żyje, ale Bob Gimlin nadal jest w świetnej formie. I wciąż pamięta to zdarzenie, i to z datalami. Zanim zobaczyli włochatą istotę, żaden z nich nie wierzył, że coś takiego może żyć w amerykańskich lasach. Kiedy kowboje wyszli z osłupienia po tym, co zobaczyli, natychmiast włączył się ich instynkt i zaczęli szukać śladów Bigfoota. Znaleźli je i były głęboko wbite w leśną glebę. Zrobiono gipsowe odlewy tych odcisków i studiowało je sześciu różnych naukowców. Gdyby wszystko to wymyślili, musieliby być mistrzami fejku, bo mieliby w posiadaniu kostium, który przewyższał wszystko, co w ich czasach znano, i musieliby także zrobić odpowiednie odciski wielkich stóp, które zachowują dynamikę marszu Bigfoota, wgniatając się w ziemię w jednych miejscach mocniej, a w innych słabiej. Dodatkowo nikomu do tej pory nie udało się uszyć takiego kostiumu, który odtworzyłby to, co zarejestrowali na filmie Patterson i Gimlin. Obajkoje nigdy nie zarobili na tym większych pieniędzy. Roger Patterson zmarł na pląsawice Huntingtona chorobę układu nerwowego. Mógł zarobić wówczas sporo na tym, gdyby powiedział, że wszystko zostało wymyślone. Nigdy jednak tego nie zrobił. Sam Gimlin na firmie zarobił najwyżej 10 dolarów. Niektóre próbki włosów Bigfoota trafiły do FBI, gdzie przeprowadzono badania. Dokumentacja na ten temat odtajniono w zeszłym roku, a badania pochodzą z lat 70. Sierść rzekomego Bigfoota dostarczył niejaki Peter Burns z Kalifornii i FBI zidentyfikowało to jako sierść jelenia. Co jakiś czas pojawia się ktoś, kto ogłasza, że zastrzelił Bigfoota i posiada jego ciało. Najsławniejszym takim przypadkiem była historia tak zwanego Minnesota Iceman, czyli człowieka lodu z Minnesoty. Był nazywany człowiekiem lodu, bo jego ciało przechowywano w lodzie, aby się nie rozłożyło. Istota była pokryta futrem, miała wygląd człowieka i prawie dwa metry wzrostu. Ciało trzymano zamarznięte w bloku lodu i wożono po rozmaitych festiwalach i jarmarkach, zarabiając na nim pieniądze. Z opisu istota ta wyglądała jak krzyżówka małpy i człowieka. Ciało Icemana badało w 1969 roku dwóch naukowców, ale nie pozwolono im rozmrozić kostki lodu, w której trzymano stwora. Naukowcy uznali, że stworzenie jest prawdziwe. W lodzie było sporo bombli gazu, które pochodziły z rozkładającego się powoli ciała istoty. W 1976 roku okazało się, że Iceman jest zrobiony z Leiteksu i całą tę historię uznano za przykład fałszerstwa. Rzecz jednak w tym, że ciało w lodzie pod koniec lat 60. było prawdziwe, bo naukowcy stwierdzili, że się rozkłada. Jego właściciel, Frank Henson, dbał jedynie o swój zarobek i, gdy ciało było już na granicy rozpadu, wymienił je na gumową kopię. Do tego zaczął mieć kłopoty z policją, która chciała sprawdzić, czy Henson pokazuje za pieniądze ludzkiego trupa, co jest nie tylko niemoralne, ale i nielegalne. I to był kolejny ważny powód, dla którego zamówił on gumową kopię. Dlatego dziś nie można z całą pewnością ustalić, czy oglądający ciało w bloku lodu naukowcy dali się nabrać, czy Henson podmienił ciało i nie wiadomo co zrobił z prawdziwymi szczątkami. Istnieje możliwość, że było to autentyczne ciało Bigfoot'a. Gumowa kopia Icemena jest przechowywana obecnie w Muzeum Dziwności w Austin w Teksasie i różni się poważnie od opisu, jakiego dokonali naukowcy badający przez lód ciało oryginalnego icemana. W historiach związanych z Bigfootem jest wiele takich, które pokazują go z mrocznej i niebezpiecznej strony. Nawet Indianie czuli przed Bigfootem wielki respekt. Bigfooty to nie są łagodne baranki i potrafią zabić dorosłego człowieka. Na pograniczu Pensylwanii i Maryland żyło małżeństwo. Mieszkali w domu na skraju lasu. Mężczyzna był policjantem i zazwyczaj pełnił służbę w nocy. Jego żona bardzo źle to znosiła. Nieustannie miała wrażenie, że coś chodzi nocami dookoła domu. Wieczorami siadywała przed telewizorem i robiła na drutach. Za oparciem jej kanapy było duże okno, z którego widać było dość duże podwórko i ścianę lasu na jego końcu co jakiś czas odwracała gwałtownie głowę i przestraszona patrzyła na to okno miała dojmujące wrażenie że coś po drugiej stronie zagląda do jej domu za którymś razem gdy podobne uczucie znów się pojawiło odwróciła się w stronę okna i zrobiła to bardzo wolno wówczas zobaczyła niemalże przyklejoną do szyby włochatą twarz bikwuta Bigfoot patrzył wprost na nią. Potem wypadki potoczyły się błyskawicznie. Kobieta chwyciła za leżącą nieopodal kanapy strzelbę, zapaliła światło na zewnątrz domu i gotowa do strzału wybiegła na drewniany taras. W oddali, w słabym świetle lampy zobaczyła wielką postać pędzącą w stronę lasu. Ze strzelbą cały czas w dłoniach zadzwoniła na policję z prośbą o kontakt z jej mężem. Kiedy przyjechał, oprzed cały teren, ale nie znalazł nic podejrzanego. Shannon Legro jest współczesną badaczką fenomenu Bigfoota i autorką książki na jego temat. Pierwszy raz zobaczyła Bigfoota w czasach, gdy była wczesnym nastolatkiem. Jej rodzina lubiła spędzać wolny czas na łonie natury w ich letnim domku w okolicach Duck Creek w stanie Utah. Cały teren był pustkowiem, a Shannon najbardziej lubiła jeździć po bezdrożach terenowym motocyklem lub kładem, zazwyczaj w towarzystwie swojego brata i ich kuzyna. Tego dnia nie zabrała ze za sobą gogli i kurz szybko dostał się w jej oczy. Zatrzymała swój kład, przetarła oczy, odpaliła pojazd i pojechała w ślad za chłopakami. Nagle kątem oka zauważyła jakieś postaci po prawej stronie, stojące w rzadkim olchowym zagajniku. Były to cztery kompletnie czarne postaci, wyglądające jak ludzie. Tyle, że nie były ludźmi. Były nieco wyższe niż ludzie, i ich czerń zdecydowanie odcinała ich od otoczenia. Shannon poczuła strach i instynktownie ściągnęła manetkę pojazdu, ruszając szybko w bezdroża. Postaci nagle zaczęły biec i biegły przez las równolegle do pojazdu szanom w odległości niecałych dziesięciu metrów. Z łatwością dotrzymywały jej tempa. Dziewczyna świetnie jeździła kładem i doskonale dawała sobie radę na nierównej i wyboistej drodze. Widząc biegnące stwory, przyspieszyła, pędząc przed siebie na złamanie karku. Wyprzedziła istoty i w końcu przestała je widzieć po jakiejś chwili obejrzała się za siebie. Nie zauważyła nikogo na wąskiej drodze. Postaci zniknęły. Na drugim końcu drogi zamajaczyły sylwetki jej brata i kuzyna, którzy czekali na nią. Szanon straciła tego dnia całą ochotę na dalsze terenowe szaleństwa i postanowiła wrócić do letniego domku. I to wydarzenie kompletnie zmieniło jej życie. Opowiedziała o swojej przygodzie Ojcu. Był on byłym wojskowym. Zasępił się, powiedział jej, że być może była świadkiem jakichś ćwiczeń wojskowych, ale wyraźnie sam w to nie wierzył. I można było odnieść wrażenie, że dobrze wiedział, z czym spotkała się jego córka. Spotkania z takimi istotami, stworzeniami, które umieszcza się pod wspólnym szyldem Bigfoot, nie są ograniczone tylko do dzikich pustkowi czasem zwykły spacer tuż za miastem może zakończyć się takim spotkaniem bear mountain czyli góra niedźwiedzia to park stanowy tuż za granicą new jersey w stanie nowy jork miejsce jest piękne i sprawia wrażenie dzikiego ale odwiedza je tysiące ludzi i czasem nie sposób znaleźć parkingu bo tylu jest chętnych na leśne spacery ze szczytu Niedźwiedziej Góry rozciąga się wspaniały widok na Nowy Jork, majaczący na horyzoncie błyszczącymi w słońcu drapaczami chmur. Bohater tej historii, trzynastoletni Chris spędzał lato na kolonii letniej w lesie północnego New Jersey i pewnego dnia w ramach nowych atrakcji jego obóz wyjechał autobusem na wycieczkę na Górę Niedźwiedzią. Krys pokryjomu palił papierosy i dyskretnie razem z kolegą oddalił się od grupy, żeby zapalić sobie w leśnej gęstwinie. Obaj chłopcy zniknęli w wąskiej i gęstej odroślinności ścieżce. Palili w milczeniu, patrząc na siebie i nagle twarz kolegi Krysa skamieniała i pobladła. Krys odwrócił się instynktownie. I pierwsza myśl, jaka przyszła mu do głowy, to że kolega zobaczył czarnego niedźwiedzia, od którego góra wzięła swoją nazwę. Nagle zdał sobie sprawę, że nie był to niedźwiedź. W odległości około trzech metrów od dwóch przyjaciół, maszerowała potężnie zbudowana, kompletnie owłosiona istota. I nie był to niedźwiedź, bo wyglądał jak ogromny człowiek. Był w całości pokryty szarym futrem. A na jego zarośniętej twarzy widać było ślady po bliznach. W swojej ręce trzymał połowę psa. Coś z ogromną siłą rozerwało psa na dwie części. Stwór trzymał broczącą krwią połówkę zwierzaka za kark, jakby nie chciał pochlapać się krwią. Włochaty olbrzym w swojej drugiej ręce trzymał jakiś kawałek materiału, przypominający brudny koc. Dostrzegł palących papierosy chłopców, którzy patrzyli na niego skamieniali ze strachu i zatrzymał się nagle. To dlatego Krys i jego przyjaciel mogli mu się lepiej przyjrzeć. Monstrum miało wielką szramę na czole i na policzku. Jego wysokość oceniono na trzy metry, a grubość tali na półtora metra. Był to więc prawdziwy, włochaty olbrzym. Patrzył na nich swoim groźnym wzrokiem. I w tym momencie zadziałał instynkt i obaj chłopcy rzucili się do ucieczki. Szczęśliwie dla nich, Włochaty Olbrzym nie podążył za nimi i tego dnia obaj chłopcy nie rozmawiali ze sobą zbyt wiele. Strach zrobił swoje. Głęboko przeżyli niespodziewane spotkanie w lesie. Widzieli, co się stało z psem. A ludzie zabierają często swoje psy na spacer do lasu, żeby się wyszalały w naturze. I czasem jednak, i takie przypadki nie są aż takie rzadkie, zwierzę znika nagle, by już więcej się nie pojawić. Jest takie powiedzenie: Uważaj na to, o czym marzysz, bo może ci się spełnić. I młody mężczyzna o imieniu David był zafascynowany filmami o rozmaitych monstrach i potworach zamieszkujących lasy. Słyszał o bigfucie i jego marzeniem było stanąć oko w oko z bestią. I przekonać się, że jest ona prawdziwa. Postanowił zaprzyjaźnić się ze znanym badaczem Bigfootów i dzięki niemu spotkać w lesie to enigmatyczne stworzenie. Obaj spędzili wiele godzin w lesie i jego mentor opisywał Bigfoota jako łagodnego giganta, wobec którego należy trzymać dystans i respekt. Któregoś dnia wyruszyli w kolejną leśną podróż i badacz Bigfootów wyjął ze swojego plecaka mapę. Przeglądali się jej przez chwilę i nagle jego mentor zakreślił palcem spore kółko na mapie. Nigdy nie wkraczaj w to miejsce, powiedział poważnie. Dlaczego? zainteresował się David. Myślę, że tam właśnie mieszkają Bigfooty. Wychowują tam swoje młode. Wolno i z namysłem odpowiedział badacz. Davida mocno zainteresowała ta informacja. Kiedy tego dnia powrócił do domu, już miał w głowie gotowy plan. Postanowił samotnie wybrać się w miejsce, które pokazał mu na mapie badacz. Chciał spotkania z Bigfootem i nie wierzył w strefy zakazane. Wiedział, że jego mentor byłby bardzo niezadowolony, gdyby znał plan Davida. Postanowił działać w konspiracji. Swojej żonie powiedział, że jedzie w podróż służbową, ale pojechał do odległego o 6 godzin jazdy samochodem lasu, szukać miejsca wskazanego mu na mapie przez badacza Bigfootów. Nie sądził, że może mu się cokolwiek przytrafić. Bardzo chciał wkroczyć w zakazaną strefę. Planował krótki, trwający pół dnia spacer po lesie i powrót tego samego dnia do domu. Zabrał ze sobą kilka wysokokalorycznych batonów i butelkę wody. Był sam środek lata, a las kipiał swoją zielonością. David maszerował wśród drzew właściwie bez celu i wkrótce znudziło go to, bo dookoła nic się nie działo. Rozłożył się w trawie, przekąsić batona i napić się wody. Zmożyła go senność i mocny zapach traw. Kiedy się obudził, wokół niego panowała ciemność. Rozglądał się dookoła, trochę zdezorientowany, gdy nagle zauważył, że coś dużego przedziera się przez krzaki, maszerując w jego kierunku. To właśnie ten hałas wybudził go ze snu. Nagle stworzenie przedzierające się przez krzaki wydało z siebie straszliwy dźwięk dźwięk, który brzmiał jakby coś było albo w ogromnym bólu, albo było wprost mordowane. Po chwili dało się usłyszeć podobny straszliwy dźwięk z innej części lasu. Noc była ciemna i David nie mógł dostrzec niczego. Ledwie widział zarys swojej własnej dłoni, którą dostawił do twarzy. Był przerażony. Wokół niego rozgrywało się coś, czego nie mógł ani zobaczyć, ani pojąć. Straszliwe dźwięki niemalże rozsadzały jego głowę strachem. Przypomniał sobie, że ma w plecaku latarkę. Odszukał ją po omacku i już miał ją włączyć, ale zatrzymał swój palec w pół drogi. Czy naprawdę chcę to coś zobaczyć? zapytał w myślach sam siebie. A może to coś zobaczy mnie, gdy zapalę latarkę? Myśli goniły jedna za drugą. Na pewno wiedzą gdzie jestem, pomyślał. A światło może ich jeszcze bardziej rozjuszyć. David odłożył latarkę. Chciał uciekać, chciał wyrwać się z opresji. Wstał. Dookoła otaczała go nieprzenikliwa ciemność. Zrobił kilka kroków. Wiedział gdzie znajduje się szlak z którego zszedł. Dzieliło go od niego zaledwie kilka metrów. Nagle noc znów rozdarł straszliwy krzyk. Krzyk był znacznie bliżej niż pozostałe i czuł wprost siłę jego decybeli na swojej twarzy. Wpadł w panikę. Upadł na kolana i schował twarz w swoich dłoniach. Dajcie mi odejść, błagam, chcę odejść, jęczał. Marzył o tym, żeby zobaczyć Bigfoota na własne oczy, a teraz był, jak mu się wydawało, o krok od śmierci. O krok od tego, że zostanie zabity przez Bigfoota i na dodatek nikt nigdy się o tym nie dowie. Położył się na wznak w trawie i czekał. Stracił poczucie czasu, leżąc z szeroko otwartymi oczami i wpatrując się w noc. Nic się jednak nie wydarzyło. Jego serce powoli się uspokajało, a myśli stawały się coraz bardziej logiczne. Postanowił dotrzeć do szlaku i wrócić na skraj lasu. Instynktownie czuł, że wszystko co robi, powinien robić powoli. Gwałtowne ruchy prowokują drapieżniki do ataku. Jeśli zacznie uciekać, cokolwiek czai się w jego pobliżu, dopadnie go i tym razem na pewno zabije. Powoli przewrócił się na brzuch i zaczął się czołgać. Ciemność znów rozerwał straszliwy głos. David zatrzymał się na chwilę. Przerażenie znów owładnęło całym jego ciałem. Wiedział, że musi dalej czołgać się do szlaku. Wyjące potem głosy co chwila rozrywały powietrze. Zaczął się czołgać dalej i zdał sobie sprawę, że to coś podąża za nim. Wreszcie dotarł do szlaku. Zmusił się, aby wstać z ziemi. Powoli ruszył w stronę miejsca, gdzie zostawił samochód. Nie rozglądał się. Całą siłę swojej woli skupił na tym, aby powstrzymać się od biegu. Powoli stawiał kroki, w ślimaczym tempie oddalając się od miejsca, w którym wierzył, że mógł zakończyć swoje życie. Był spocony jak mysz i łkał. Nie płakał, a łkał z bezsilności. Było mu bardzo zimno, a on powoli i uparcie szedł do swojego samochodu. Minęła niecała godzina, kiedy do niego dotarł. Stworzenie, które napotkał nocą na polanie, śledziło go i wiedział o tym, bo w lesie panowała cisza. Wrzask nieznanego monstrum ustał, ale zamiast niego słychać było wyraźne klekotanie i kołatanie. David od swojego mentora nauczył się, że najlepszym sposobem, aby w lesie sprawdzić, czy ktoś nas śledzi, to zatrzymać się w pół kroku. Ten ruch sprawi, że to, co nas śledzi, zaskoczone rozwojem wypadków, zrobi jeszcze krok lub dwa i nie trzeba się odwracać, aby wiedzieć, że coś za nami podąża. W drodze do samochodu, David kilkakrotnie wykonał taki ruch i wiedział, że coś cały czas idzie za nim. Kiedy zobaczył swój samochód, otworzył go z pilota i ruszył w jego kierunku jak szalony. Dopadł drzwi, wsiadł do środka i zatrzasnął samochód. Odpalił silnik i natychmiast ruszył w stronę miasta, gdzie został na noc w hotelu. Nie spał do rana i myślał nad tym, co właśnie przeżył. Wiedział jedno: nigdy w swoim życiu nie wejdzie do lasu. Gdyby w nim zginął, jego dzieci nie wiedziałyby nawet, co się z nim stało. David do tej pory nawet nie zbliża się do lasu mimo że od tamtego wydarzenia minęło niemalże 25 lat nigdy też nie powiedział swojemu mentorowi że zrobił coś czego ten mu zakazał bigfoot jest stworzeniem terytorialnym i nie toleruje gdy ktoś wkroczy w jego strefę derek randall był myśliwym i polował w ogromnej puszczy stanu washington słyszał wiele opowieści o Bigfootie i dobrze wiedział, że lasy tej części Ameryki mają najwięcej historii o Bigfootie. Epicentrum działalności Bigfoota miał być park narodowy wokół wulkanu Mount St. Helen, ale myśliwy nie napotkał tam nigdy niczego, co sugerowałoby istnienie Bigfoota. Randall rozmawiał o tym z antropologiem Groverem Krancem, naukowcem, który uważa, że Bigfoot jest realnym fenomenem z krwi i kości i zapytał go o miejsce, gdzie mógłby najszybciej znaleźć stworzenie. I ku jego zaskoczeniu naukowiec odpowiedział, że jest to mccall w stanie Aidao. – Aidao! – z niedowierzaniem wręcz wykrzyknął Randall. Krantz poważnie pokiwał głową. – A jaka taktyka byłaby najlepsza, aby skusić Bigfoota do tego, aby się pokazał? – pytał dalej łowca Bigfootów. Płaczące dziecko. Sucho odparł antropolog. Randall był bardzo zadowolony z takiej odpowiedzi. Jego mały syn niemalże nieustannie płakał. Oczywiście nie miał zamiaru używać go jako przynęty, ale postanowił nagrać jego płacz i to nagranie puszczać w lesie, licząc, że zwabi nim Bigfoota. Były to lata 90. i Randall miał do swojej dyspozycji kasetowy dyktafon. Przygotowany do spotkania z nieznanym pojechał w góry błękitne, w miejsce zwane Burnt Fork, w stanie ajdał. Był w swojej szczytowej formie fizycznej. Był wysportowany i doskonale znał las. Wyznaczył sobie kierunek marszu i maszerował nieustannie przez sześć godzin. Zaczęło się zmieszkać i myśliwy postanowił rozłożyć się obozem. Był czujny i zamiast na ziemi przypiął niewielki metalowy myśliwski stelaż do wielkiego drzewa na wysokości dwudziestu metrów nad ziemią. Miał stamtąd doskonały widok na okolice i głęboki parów, który rozciągał się nieopodal. Mógł obserwować teren mimo ciemności, bo miał za sobą noktowizor i kamerę filmującą w systemie noktowizyjnym. Miał za sobą także strzelbę i pistolet. Zapadła gęsta i czarna jak kawa w moim bunkrze noc. Randall uruchomił swój sprzęt noktowizyjny i omiótł nim okolice. Następnie włączył dyktafon z nagranym płaczem dziecka. Taśma w kasecie puszczała ten płacz na okrągło i po godzinie myśliwy czuł, że sam nie wytrzyma tego dłużej. Już miał wyłączyć dyktafon, gdy usłyszał bardzo głośny trzask gałęzi, który dobiegał z przeciwnej strony wielkiego drzewa, na którym siedział. Randall błyskawicznie wyciągnął pistolet z kabury i odbezpieczył broń. Każdy myśliwy lub nawet wędrowca powinien mieć ze sobą broń w lesie, nie tylko ze względu na możliwe zbyt bliskie spotkanie z wilkiem, pumą czy niedźwiedziem, ale przede wszystkim ze względu na spotkanie z innym człowiekiem, który może mieć nie wszystkie klepki pod czaszką odpowiednio poukładane. A w lesie nie ma posterunków policji. Tymczasem głośny trzask się powtórzył i stawał się coraz głośniejszy. Coś, co łamało gałęzie, zbliżało się w stronę miejsca, w którym na małej ambonie na drzewie siedział zaczajony i coraz bardziej zaniepokojony Randall. Coś, co się zbliżało, nie tylko poruszało się szybko, ale było jeszcze bardzo duże. Aby do niego dotrzeć, musiało przejść przez parów i wspiąć się na niewielkie wzgórze. Randall powoli tracił pewność, czy jest na to spotkanie przygotowany. Jego kamera była włączona, w jego dłoni tkwił odbezpieczony pistolet, a dyktafon wciąż puszczał w las płacz dziecka. W napięciu obserwował las przez swój noktowizor i nagle zobaczył to coś. Była to wielka, humanoidalna postać, która biegła przez las jak zawodnik amerykańskiego futbolu z piłką. Taki widok z pewnością musi robić wielkie wrażenie, gdy siedzi się na drzewie w środku ciemnej nocy, co najmniej sześć godzin marszu od najbliższej cywilizacji. Nerwy dały znać o sobie i Randall nacisnął guzik wyłączający jego dyktafon. Dosłownie w tym samym momencie ustał trzask kłamany gałęzi, ale w lesie nie zapadła cisza. Powietrze wypełnił dźwięk głębokiego i chrapliwego dyszenia. Mimo wysiłku Randall nie zdołał zlokalizować miejsca, w którym stała istota. Uznał, że musi być nie dalej jak 20 metrów. Adrenalina w mózgu myśliwego przybrała formę wodospadu. Był naprawdę przerażony, a pistolet w dłoni nie dawał mu oczekiwanego poczucia bezpieczeństwa. Bezradnie wpatrywał się w ciemność, w której czaiło się coś złowrogiego. Wiedział jedno na pewno. Mimo, że znalazł się w tym miejscu, bo szukał Bigfuta, to już nie ma ochoty na takie spotkanie i w ogóle Bigfuty go już nie interesują. Był zły na siebie, że dał się ponieść najgłupszemu pomysłowi, jaki miał w swoim życiu. Tymczasem chrapliwe dyszenie trwało przez następne trzy, cztery minuty, i potem zapadła głucha cisza. Randall nie miał kompletnie pojęcia, gdzie podział się Bigfoot. Wiedział, że gdzieś jest, ale nie wiedział gdzie. Bezradnie wypatrywał go przez noktowizor, mocno ściskając pistolet w dłoni. W tym stanie dotrwał do rana. Przeżycie było tak dojmujące i intensywne, że nie był pewien, czy była to bezsenna noc, czy też zmęczony emocjami zdrzemnął się na chwilę. Był szczęśliwy, że już jest po wszystkim. Strach zniknął jak kamfora, a dźwięki lasu koiły i uspokajały. Zszedł z drzewa i odszukał miejsce, gdzie widział stworzenie przez noktowizor. Na ziemi dostrzegł wgniecione przez coś dużego i ciężkiego miejsce. Odnalazł szlak, którym dotarło tu stworzenie. Wiedział, że nie będzie za nim podążał. Spakował swoje rzeczy i osiem godzin później wrócił do miejsca, z którego rozpoczął swoją podróż. Myślał o tym, co się właśnie wydarzyło. Uznał, że użycie taśmy z nagranym głosem dziecka było okazaniem dysrespektu dla stworzenia. Było oszustwem. Być może, gdyby nie wyłączył taśmy, Bigfoot dotarłby do miejsca, gdzie ukrywał się myśliwy, i ten, mimo broni w ręku, nie wyszedłby już żywy z lasu. I na koniec jeszcze jedna historia z Bigfootem w tle. Jej bohaterem był młody człowiek, dwunastolatek, również o imieniu Kres. Wychowywał się w Wisconsin i właśnie dowiedział się, że jest już wystarczająco dorosły, aby pojechać na polowanie na Jelenie. Na polowanie pojechał ze swoim ojcem, wujkiem i kilkoma kuzynami. I jeden ze starszych kuzynów zapytał Krysa, czy chce zobaczyć coś dziwacznego. Podekscytowany chłopiec oczywiście się zgodził i razem weszli w las. Kuzyn zaczął rozglądać się dookoła, podniósł z ziemi solidny drewniany kołek i zaczął uderzać nim w drzewo. Nasłuchiwał przez chwilę i znów kilka razy uderzył kołkiem pięć drzewa. I tym razem, gdzieś z głębi lasu, coś mu odpowiedziało: Ktoś także uderzał w drzewo. Kuzyn dał kołek Krysowi, mówiąc Twoja kolej, i Krys zrobił podobnie. Kilka razy uderzył kołkiem w pięć drzewa i efekt też był podobny. Coś odpowiedziało z głębi lasu. Krys spróbował jeszcze raz, ale tym razem odpowiedź była zupełnie inna. Z oddali dał się słyszeć głośny krzyk. Tymczasem rozpoczynało się polowanie i każdy z myśliwych dostał swoje stanowisko. Krys wylosował także swoje i był traktowany jak dorosły. Jego stanowisko wypadło na skraju lasu, w którym polowano. Trawa była dookoła wysoka i rosło tam wiele krzaków. Na dodatek teren był podmokły i bagnisty. Krysa na miejsce podwiózł jego wujek i chłopiec został na swoim stanowisku zupełnie sam. Stał przy starej wierzbie, gdzie zbudowano niewielkie podwyższenie dla myśliwych, aby lepiej widzieli teren. Konstrukcja jednak była stara i zniszczona, i od razu załamała się pod ciężarem chłopca. Stanął pod drzewem ze swoją strzelbą i czekał na jelenia. Tymczasem pojawiały się niewielkie ptaki i co najwyżej wiewiórki. Dzień za to zbliżał się ku końcowi i robiło się coraz zimniej. Zaczął rozglądać się dookoła w nadziei, że zobaczy swojego wujka, który zabierze go z tego okropnego miejsca. Wujek jednak się nie pojawiał. Krys nie wiedział, co o tym myśleć. Zwłaszcza, że zaczęło zmierzchać i uznał, że sam wróci do głównego obozu. Tymczasem dookoła jego stanowiska pod wierzbą wszystko nagle ucichło. Chłopiec wiedział, że takie nagłe zachowanie przyrody oznacza jedno: w pobliżu pojawił się jakiś drapieżnik. Miał ze sobą strzelbę i nie powinien się bać, ale nagle poczuł w sobie irracjonalny strach. Czuł na sobie czyjś wzrok. Do tego słońce zaczęło znikać już za horyzontem. Postanowił natychmiast wyruszyć w powrotną drogę i nagle zobaczył, że na drodze, do której zmierzał, stoi coś niezmiernie wielkiego i masywnego. Zarepetował swój sztucer i natychmiast przyłożył go do ramienia. Uważnie oglądał postać w lunecie celownika. Nie zamierzał do niej strzelać. Wychowując się w tradycji myśliwskiej, wiedział, że pierwszą zasadą po złożeniu się do strzału jest zidentyfikować swój cel, aby nie mieć wątpliwości, co znajduje się na muszce broni. Dopiero wówczas można było nacisnąć na spust. W zapadającym zmroku Krys dostrzegł, że istota na jego muszce stoi na dwóch nogach, jak człowiek. Jest bardzo wysoka i ma ponad dwa metry wzrostu. Jest też bardzo szeroka. Istota patrzyła na niego, a chłopiec był absolutnie gotowy do strzału. Opowiadał później, że czuł, że jest to jego ostatni dzień życia, ale miał broń i chciał o nie walczyć. Nie odrywając oka od lunety, czekał na ruch stworzenia i rzeczywiście drgnęło i błyskawicznie zniknęło w krzakach i zapadającej ciemności. Krys opuścił strzelbę i szybko rozejrzał się dookoła. Kilkanaście metrów za sobą zobaczył pięknego jelenia, który spłoszony nagłym ruchem także zniknął w ciemnościach. Wyglądało na to, że Bigfoot polował na jelenia, ale pomiędzy nim a zwierzęciem stał młody chłopiec ze strzelbą. Gdyby Krys nie odwrócił się w stronę drogi, być może sam byłby kolacją Bigfoota. Krótko po tym nadjechał wujek Krysa, który tłumaczył się tym, że zgubił drogę i dlatego przyjechał tak późno. I od tamtej pory Krys nigdy nie odwiedził tej części lasu, w której miał to niespodziewane spotkanie. Nadal poluje, ale nawet jeśli idzie w las na przechadzkę, zawsze zabiera ze sobą strzelbę. Uważa, że Bigfooty wiedzą do czego służy broń i omijają myśliwych z daleka, i dlatego fakt, że miał ze sobą strzelbę, gdy miał 12 lat, uratował mu wtedy życie. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Mówił kres miekina.